Welcome back to another episode of Usma Mila, Historia Bramkarza, the craziest stories you will ever hear from a Polish person, maybe, no doubt. Really is going to get crazy. Be tuned in every week for the craziest stories from Detroit, America, personally, from my dad. So, let's get into it. No, ostatnio zabrnęliśmy już trochę daleko i zapomniałem o jednym ciekawym epizodzie, który warto opowiedzieć, dlatego że na pewno przeżyłem szok, jakiego bym nie przeżył w Polsce, chociaż może przez te zmiany klimatyczne dojdziemy do takiej sytuacji, że będziemy podobne sytuacje tu przeżywać. Oby nie, ale to jest coś, co tak jakby wątek, który mi się przypomniał w trakcie, mówię, to trzeba opowiedzieć, nie? Bo to był szok. Czyli przybyliśmy do Stanów w kwietniu 97 i teraz drugiego już pracowałem, miałem pierwszą pracę, jeździłem do pracy z takim Ukraińcem Igorem i jeździliśmy jego samochodem. Pamiętam, że było już po południu, zbliżało się tak jakby ku końca pracy, jakoś nie pamiętam, o której tam kończyliśmy, chyba 17 czy coś takiego, daleko mieliśmy do pracy i zrobiło się ciemno. I zrobił się straszny spokój. Wyszedłem poza fabrykę i zauważyłem, że jest taka tak zwana cisza przed burzą, ale ta cisza przed burzą była praktycznie jakby, nie wiem, świat stanął na pauzie, nawet powietrze nie drgnął, nie było słychać żadnego dźwięku, nie? Taki niepokój i robiło się ciemno, ciemno, ciemno. Myślałem się, no co, burza, deszcz, prawda? No i zerwała się burza i był deszcz i był straszny wiatr. Pomimo tego wsiedliśmy do samochodu. Wciąż mamy czasy bez internetu, prawda? Człowiek nie wie, co się dzieje. Zaraz wokół niego nie ma, że... Nie sprawdzisz Twitter i od razu byś wiedział, co się dzieje. Dokładnie, nie? Bo przecież mieliśmy jakieś telefony... Nie ma przede wszystkim telefonów podłączonych do internetu, smartfonów, tak? Teraz wszystko wiemy ze smartfonów. Pamiętam, że było dziwnie. Jedziemy, jakaś była straszna burza, ciemno, ale trochę lepiej. Jedziemy, jedziemy i zbliżamy się już... No i po drodze widzimy... Zbliżamy się już coraz bliżej, tak, domu. Razem mieszkaliśmy w tej samej miejscowości, ja i Igor, a tego Igora to mi ta pani, taka Ukrainka, która załatwiała pracę dla emigrantów, to była moja pierwsza praca, ona po prostu nas jakoś skumała razem, że wiedziała, miała jakieś notatki, że jest taki Igor z Ukrainy, który tam pracuje i on ma samochód i żeśmy się zgadali, rzucaliśmy się na benzynę. Dla niego to działało, dla mnie. No, Igor to też jest osobny temat. To się przypomniał pewien wątek, ale wracajmy do głównego wątku. Jedziemy i widzimy, że pozalewane są autostrady, auta utknęły, zatopione pod mostami, jest tyle wody. Nie jadą, ludzie powysiadali, nie? No i w ogóle próbujemy tam nawigować, jak się da, w sensie nawigować na instynkt, prawda? Nie po nawigacji. Google Maps, no. Tak. I wreszcie zbliżamy się, i dzwoni Monika, żona, tak, i płacze, i strasznie płacze, jest spanikowana, rozhisteryzowana, nie? I mówi, że ona nie wie, co się stało, że był jakiś straszny tornado, że znaki furwały, że ona wracała też z pracy z innego miejsca, ona jechała z jakiejś innej miejscowości, w ogóle w innym kierunku, i że wyrywało znaki, słupy, i był taki deszcz, i myśleli wszyscy, że zginął, i totalna panika, i teraz ona się nie może do domu dostać. Ja mówię, spokojnie, spokojnie, no, spokojnie, że po wszystkim cisza, prawda, ale dalej było takie dziwne niebo, po prostu to nie wróciło nagle, że mamy ładną pogodę i słońce, nie? I teraz tak, na wjeździe z autostrady, na zjeździe właściwie, na rampie, tak, z autostrady, która bezpośrednio prowadzi prawie tak, czy nie, na główną ulicę naszej miejscowości, już jest kordon samochodów policyjnych, straże pożarne, już kierują ruchem, taśma jest odgrodzona, nie wolno wchodzić. Wszyscy mają zostawić samochód, drogi są nieprzejezdne i należy, kto tam mieszka, tylko może wejść. Jak nie mieszkasz, to nie możesz wejść. Okej, pokazaliśmy, że tam mieszkamy, czy tam, nie wiem, czy pokazaliśmy, ale powiedzieliśmy, że mieszkamy, dobra, możecie iść. On zostawił samochód, no ja wyruszyłem na piechotę, miałem do domu niedaleko, może z 1,5 kilometra od tego miejsca. No i patrzę, w ogóle z zaciekawieniem, że wszędzie są straże pożarne, wszystko jest na sygnałach i patrzę i nagle widzę śmieci, cegły, deski, płyty, drzwi, wszystko rozsiane, rozsypane, w taki bałagan, nie? Po prostu po ulicach.
Zaczyna iść w głąb miasta i nie wierzę oczom, nie? Patrzę zburzone budynki, powyrywane dachy, patrzę, że dochodzę do skrzyżowania takiego głównego, gdzie był bank, taki sklep spożywczy na rogu, taki market. To tak, dach z banku zerwany, klimatyzator potężny, który obsługiwał bank w tamtych latach, może z lat 80., czyli tam, nie wiem, stary, iluś tonowy, to jak pudełko zapałek zdmuchnięty, leży gdzieś rozczaskany na środku skrzyżowania. Sklep narożny, który był po prostu na rogu, tak, narożnik sklepu na skrzyżowaniu, jest zburzony, wyrwany i wszystko, cała zawartość sklepu jest rozsypana. No. Wszędzie, no tak jak były butelki, puszki, opakowania, cokolwiek, wszystko jest... Wszystko. To jest teraz bardzo ciekawe, że kiedy będzie taka możliwość, to będziemy wrzucać materiały na ten podcast, zdjęcia, jakieś filmiki, artykuły z tamtych czasów, no żeby pokazać, że to miało jakieś też życie, te historyjki. Tutaj na przykład mamy zdjęcie. Kto je robił? Ja je robiłem. Ty je robiłeś. To był już pewnie dzień po, pewnie czy coś, no nie? Tak, kamerą. Na drugi dzień. To widziałeś oczami. Cały dzień spędziłem na fotografowaniu tych scen, żeby potem do Polski wysłać zdjęcia znajomym i rodzinie. Nie było żadnego internetu, prawda? Czyli musiałem zrobić fotografię, wywołać je i wysłać je pocztą, która szła około 2 tygodni i wtedy oni wysłali te zdjęcia. Oczywiście, że wysłałem. Te zdjęcia gdzieś poszukam, tych zdjęć było dużo, po prostu... Więc pokazujemy te zdjęcie teraz na ekranie, te co mi tata zrobił. Tak. I jest filmik na YouTubie, to też możesz wrzucić linka z tego. Pełno stacji telewizyjnych się pojawiło, wszystko było kręcone. The killer storms of 1997. Certainly this has been a day of destruction that will last a lifetime. Violent storms tore throughout southeastern Michigan, ripping a path of death and destruction from one end of the southeastern community to the other. That's right. The storm system began early in the day. A tornado watch was issued about 10 minutes after 1 o'clock, so there was plenty of warning that these storms were coming. Unfortunately, they still hit, and they hit with a vengeance, and some people have died as the result. Okay, we talked about homes being demolished, businesses damaged, lives lost. And Tuck and I are going to keep you covered. The storm hit here, and it hit hard. There is no official tally on the extent of the damage, except to say that it is widespread. Much of the damage is done to Joseph Campo, the business district that you are seeing right there. A number of stores were damaged, and we're going to tell you more about that in just a minute. Ja szedłem w przerażeniu. Rozmawiałem z Moniką przez telefon. Przez komórkę, już były wtedy, od razu kupiliśmy telefony komórkowe, jak przyjechaliśmy. Żadne z nas nie wiedziało, czy nasz dom ocalał. I tego nie wiedzieliśmy, to była zagadka. Człowiek szedł nerwowy w kierunku domu, nie wiedział, czy nasz dom ocala i wszystko, co tam mieliśmy. Tam wiele tego nie było, ale nikt nie chce znaleźć się bez dachu nad głową. I wtedy nie było jakichś kart bankowych, wszystko było w gotówce, człowiek miał pieniądze, to wszystko przepadło. No i jak zobaczyłem tą dewastację, potęgę tego huraganu, jak zobaczyłem kraty stalowe, które były po prostu zmielone, tak powyginane i z kawałkami powyrywanych murów, porozrzucane i pogięte w każdym kierunku, jakby jakiś olbrzym to tak gniótł w dłoni. Jak zobaczyłem samochody, potężne amerykańskie samochody, które ważyły po kilka ton, to zmielone i tak jakby skompresowane do rozmiarów malucha i przemieszane z gałęziami drzew i z liściami, albo samochody przemielone i wbite w budynki, albo kołami do góry. To nie miałeś dużo nadziei, że dom przetrwał. Teraz nie pamiętam, co myślałem, ale byłem tak pochłonięty i zafascynowany tym obrazem dewastacji, że po prostu chłonąłem to wszystko i tak myślałem, że z jednej strony jest to przerażające, a z drugiej mówię, to jest coś pięknego, że ja przyjechałem i mam przywilej zobaczyć taką rzecz. Mam szczęście znaleźć się w miejscu, żeby zobaczyć taką rzecz, bo to jest niepowtarzalne, nie? No tak. Takie coś zobaczyć. Znaleźć się w epicentrum tornada i to jeszcze na samym początku pobytu, na dzień dobry, takie przywitanie, nie? Byliśmy tam od kwietnia, czyli maj, czerwiec, lipiec, trzy miesiące, niespełna trzy miesiące. Bo to był to był 2 lipiec, pamiętam, przed tym, nie? Independence Day, 4 lipca, który nie było w prądu w miejscowości.
Nie pamiętam, kiedy prąd był. Ludzie generatory podpinali, wszyscy się zebrali do pracy, przyjechało mnóstwo ciężarówek, sprzątanie było. No i najbardziej zapamiętam taką scenę, gdzie zobaczyłem, był dom starców, którego nie było, po prostu był parking. Jakby przyjechała firma jakaś i rozebrała budynek i wyrównali, nie było nawet fundament jest pod ziemią. Tak. To jest po angielsku co? Tak, co? Po angielsku? Dom starców? No to jest retirement home. Retirement home, okej. Okay. No i zrobił się z niego parking. I nie wiem, czy oni przetrwali, jaki był ich los, czy dostali jakieś ostrzeżenie, nie wiem, bo po prostu nie było jak sprawdzić, że się nie mówiło, nie? Było tyle dewastacji. No i domy były podewastowane też wybiórczo. I teraz tak, idę z niepokojem moją ulicą, patrzę, narożnik, jak się wchodzi, to jest jednokierunkowa ulica, od głównej ulicy może jest 500 metrów. Idę, patrzę, narożnik, gdzie skręcam ulicę, totalna dewastacja. Właśnie tam widziałem pogięte kraty ze sklepu, wyrwane mury, zburzone. Mówię, o kurde, nie? Idę, patrzę, zniszczony dom, niezniszczony, troszkę zniszczony, tu dach przechylony, zniszczony, niezniszczony. Przechodzę, patrzę, nasz nietknięty, 3 albo 4 domy dalej, dach już krzywy, parę domów dalej zniszczony i znowu tak wybiórczo. Tak. Taka loteria, no. No, loteria tornadowa, nie? No i to był szok, ale największy, ja jakoś to przyjąłem ze spokojem, byłem niesamowicie zaciekawiony, potraktowałem to jako niesamowite przeżycie, przygodę i ekscytację. Kupiłem, nie szliśmy do pracy na drugi dzień, bo było wolne, kupiłem od razu aparat fotograficzny, taki jednorazowy, nie Polaroid, tylko jednorazowy taki, nie? I strzelałeś zdjęcia. I cały dzień chodziłem i robiłem zdjęcia. I a inni też? Pełno czy tylko klisz. Ty? Co? Tak na ulicach strzelałeś. Pewnie nie pamiętam. Byłem tak pochłonięty tym, co widziałem. Nie pamiętam, żeby... Czy na pewno ludzie robili zdjęcia, no, ale ja byłem tak pochłonięty tym, drzewa że dla mnie leżą. To było... Możesz sobie zobaczyć, przypomnieć sobie. No. Pewnie już to masz zarejestrowane w głowie. No. Także widok był straszny, ale najgorzej to przeżyła Monika. Nigdy z tego nie wyszła przez cały pobyt. Za każdym razem, jak się robiło ciemno albo zapowiadali tornada, to totalnie była, rozsypywała się psychicznie i do piwnicy szła, bo wszędzie tam są basementy, piwnice. I nie chciała wyjść, nie? Po prostu ona to... Znaczy ja nie widziałem, nie wiem, co ona przeżyła, podobno coś strasznego. Ja nie przeżyłem nic po drodze, tylko widziałem jakąś tam burzę taką, jak się zdarzają też, może nie w Polsce, ale no burzę. A ona widziała coś, że po prostu wszyscy myśleli, że zginą i ona nigdy z tego nie wyszła. To, co przeżyła, plus to, co zobaczyła na miejscu, to ona po prostu już pewnie i przeszło po latach, jak już nie byliśmy w Ameryce. Nie wiedziałem nawet tego. Ale nie widziałeś tego? Nie wiedziałem tego. A nie? Nie? No to teraz to już spokój. Co nie? Tu się ale... dzieje w ogóle? Jezus. No, tak wyglądało. I pomyśl sobie, że tam wszędzie byli ludzie, nie? No właśnie. I taka straszna historia, to wam powiem, co słyszałem, że ktoś znalazł u siebie w ogródku łódkę, gdzie był albo jeden zabity człowiek, albo para. A nie było jeziora w pobliżu, nie? Po prostu podobno z jeziora St. Clair Shores wyssało kogoś, kto pływał łódką i wrzuciło go gdzieś do jakiejś miejscowości, komuś wpadł do ogrodu, nie? Także wyobraź sobie, że wychodzisz sobie na ogródek, patrzysz i... A tam łódka i ktoś nie żyje w środku, nie? Crazy. No, to taka jest potęga tornada, no. Są fajne filmiki na YouTubie starych, takich najpotężniejszych tornad, w tam najwyższym stopniu skali, to potrafi zmielić, normalnie zmielić jak w mikserze, pociąg towarowy. I poderwać go i wrzucić go gdzie indziej, go zmielić w powietrzu. To jest niewyobrażalny taki wir, nie? No, także pomyślałem sobie, że muszę się tym podzielić, bo no. To było jedno z takich wydarzeń, którego nigdy nie zapomnę i prawdopodobnie już nigdy nie przeżyję. I nawet jakbyście teraz pojechali do Ameryki i przeżyli tam całe swoje życie, to też nie jest... duża szansa, że wam się przydarzy coś takiego, nie? Dokładnie. Dobrze, że mi nie było, dobrze, że miałem tą pracę, nie? Bo nie chciałbym tego widzieć. No ale rozmawiałem z ludźmi, którzy byli wtedy w domach, opowiadali mi, jak Sławol na przykład, nie? O którym jeszcze wspomnę, mówił, że u niego było w ogóle bardzo dziwne, bo cała ulica ocalała, dosyć jezdnia była w miarę szeroka,
auta po bokach, ale bardzo szerokie było od jezdni, od krawężnika, odległość do domów. Czyli ten środek, taki korytarz pomiędzy domami po obu stronach był bardzo szeroki i tam były drzewa. Po tornadzie nie było drzew. Jak oni patrzyli na to, wszystkie drzewa były wyrwane. Szło tornado, nie zburzyło, nie zniszczyło ani jednego domu, tylko szło sobie środkiem ulicy i tak wyrywało drzewa. Podobno te drzewa tak wychodziły, tak pyk, 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 pyk. No. No. I on na to patrzył, nie? Także nie wyobrażam sobie tego, nie? Crazy. No, dzięki, że się podzieliłeś tym. To jest naprawdę ciekawe. Ciekawe, czy ktoś, co ogląda, też przeżył kiedyś jakiś tornado. Zobaczcie sobie na YouTube filmik. On no. Nie jest tak dobry, jak moje zdjęcia były. Dlatego ja dotarłem w takie miejsca. Pewnie tym dziennikarze przyjechali tylko z kamerami na głównolicę, tylko to, co na zewnątrz. Ja chodziłem wszędzie, w każdy zakamarek. Cały dzień. Tak, calutki dzień chodziłem. No, także ja miałem lepsze foty. I gdzieś znajdę jeszcze, miałem zdjęcia, gdzie był zmielony pick-up z drzewem, nie? I to po prostu tego by nawet Picasso sam tak nie namalował, co natura stworzyła, nie?